Cześć, ja Was zapraszam na moje top 5 chłodyń Ajo 360. Przechodzimy do rzeczy. Jak zwykle powiem Wam po prostu swoje zdanie na ten temat, wyrażę. W koszyku będziecie mieli po prostu całą specyfikację. Więc zaczynamy. Akurat te pierwsze chłodzenie mi się podoba, dlatego że ma dosyć niziutką tą pompkę. Fajnie to zrobione jest. I zobaczcie nawet na wydajność przy 60, przy 120 W i 180 W. Tylko myślę, zależy też, jakie wentylatory wykręcimy, jak ją skonfigurujemy u nas w praktyce w obudowie, jak to będzie wyglądało. I zależy też od płyty głównej. I zobaczcie, i tutaj podpinamy praktycznie jeden kabel i tu mamy właśnie tego huba całego. Zaraz zobaczymy, o tu widać. Gdzie tu podłączamy wszystkie wentylatory, takie rzeczy, tu mamy kabel ukryty i podpinamy tylko jeden kabelek. Do bloku pompy idzie. Pięknie, elegancko. Dobrze, przechodzimy do kolejnego. Aplacool. W nim mi się podoba to, zobaczcie, że tutaj mamy tą pompę, cały zestaw na złączkach. Tak, na złączkach mamy tu wentylatory, mamy tu pompę, ładny kabelek. I tu możemy dołączać nowe elementy do tego zestawu lub zastosować własne węże czy rurki akrylowe. Bardzo fajna sprawa. Super. I to było chłodzenie, które mniej więcej też rozważałem u siebie w komputerze, ale wybrałem Be Quieta. Bo czekałem i się doczekałem. Zaraz je zobaczycie zresztą. To jest kolejne chłodzenie, które też brałem pod uwagę. NZTX-a. Wiadomo, to jest klasa. Całe wykonanie, lampka. Jest jeszcze wersja za ponad tysiaka, gdzie masz tutaj ekranik dla szpanu. Ale nie wiem, czy to jest potrzebne. Jak ktoś buduje, ma pieniądze i buduje komputer dla szpanu, to czemu by nie? Tu za dużo nie powiem o nim. Ogólnie, co tu by jeszcze o nim można by było powiedzieć? Wiadomo, to jest jakość, to jest klasa sama w sobie. I tutaj widzę, że mamy podane inne jeszcze warianty. I 36 dB. Jak mówię, to jest klasa sama w sobie. Ale ja Wam pokażę teraz jeszcze dwa chłodzenia. Pure Loop. Opa, te niższe chłodzenie za 520 zł. Takie te 360 Be Quieta. Fajne, tylko z tym, że osobiście tu mi się ta pompka nie podoba. To jest pompa. To jest blok, a tu mam pompę oddzielnie. Tak sobie wymyślili w ten sposób, że zamontowali w ten sposób tą pompę. Ja osobiście, ono kosztuje 520 zł, ja osobiście wybrałem te. Niedużo dołożyłem, ale już zobaczcie. Same wykonanie tej blokopompy, mam już blokopompę, to naprawdę jest cichutkie. Jak chcecie zobaczyć, jak montowałem to chłodzenie i testy później w drugim odcinku są zrobione. Testy tego chłodzenia, jak to u mnie się w komputerze spisuje, więc Was zapraszam na mój kanał. Tam sobie zobaczycie dokładnie co i jak, moje zdanie poznacie na ten temat tego chłodzenia. A ja tutaj się z Wami żegnam. Na razie, cześć, pa, zostawcie łapę, zasubskrybujcie kanał. I może udostępnicie co nieco z mojego kanału innym Waszym znajomym. Pa!